dzisiejszym filmie do wygrania jest ten skin. Jeśli chcesz go zdobyć, zostaw suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod filmem, napisz komentarz i użyj kodu Croxy na stronie CSGO Skins. Powodzenia! Witam serdecznie, jest to oczywiście Croxy i CSGO Skins. Oczywiście znajdujemy się, widzę nową skrzynkę, nie skupimy się dzisiaj tylko na niej, ale parę razy sobie ją otworzę, żeby zobaczyć, jak tutaj mniej więcej leci. No i pierwszy otwarcie, już tutaj naprawdę bardzo fajny profit. No to już nieco gorzej. Oczywiście przypomniałem o konkursie na skina na początku filmu. Jak chcesz wygrać, to dzwonę, łapę w górę pod filmem, na Discorda dołącz. Oczywiście również, jak jesteś osobą pełnoletnią, no to użyj kodu Croxy na CSGO Skinsie. Logujesz się z linku, sobie zobaczysz magiczny plusik, no i wpisujesz oczywiście te kody Croxy przez Waze, który da ci skrzynkę na start of free, no i 10% więcej oczywiście do każdej wpłaty, więc przed każdą wpłatą warto sobie z kodu skorzystać. Oczywiście na stronie darmowa skrzynka jest codzienna, więc też sobie ją możesz otworzyć. A no i jak chcesz wygrać, oczywiście komentarz napisz jakiś, tak? My lecimy z bitwami, mamy 3356 zł w tym momencie po tym openingu tamtych skrzynek, więc no z loterki może, tak na początek, tak, no z 6 niech będzie, 600 zł wydajemy. Bitewka oczywiście tworzona w trybie normalnym, no i zobaczmy, jak nam oczywiście pójdzie. Od Adrian, więc nie będziemy się pizgać, 6 szans na tego bojego slotera. No jak uda nam się go zdobyć, to będzie fajny na pewno profit, tak z 900 zł myślę, 800-900 jakoś tak, więc liczymy oczywiście na ten nóż. No jak się nie uda, no to przykro, tutaj widzę, ktoś golda arabeskę trafił, no Simek tutaj, no klasycznie tutaj Simkowi wychodzi. Zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie, póki co nam nie idzie. Zobaczymy, z jakiej skrzynki on to trafił, więc może też będziemy mogli ją otworzyć i może nam też się poszczęści, chociaż no ostatnio tego szczęścia coś brakuje, tak? Zobaczmy, z czego on tą golną arabeskę trafił. Czy mi się to w ogóle tu wyświetli? No nie no, Simek teraz skrzynkę otwiera, że... A nie, czekaj, jest tutaj. On z Luxury trafił, z Luxuriosa, tak? Chyba tak. Okej, okay. No to spróbujemy. My też Luxuriosa tutaj otworzyć. W sumie nie wiem, czy udało mi się jakiegoś takiego drogiego skina z tej skrzynki trafić kiedyś. Zobaczmy, no może to będzie właśnie ten dzień. Cztery skrzynki. Wrzucamy. No i dorzucamy bota. No może i samo. Zobaczmy, może i samo tutaj nie ogra mnie. Fajnie by było oczywiście tą bitwę wygrać. No ale przede wszystkim wygrać jakieś fajne skiny, tak? 183 zł. Ładny ten pylny stream wygląda teraz. Po tej zmianie grafiki. Zobaczmy dalej. Ten deal taki, kurczę, mały się trochę wydaje. Tak powinien być ciut większy, ale... No ale jest jak jest, tak? Tej rękawice niestety, no właśnie. Dla Isamu i ostatnia skrzynia. To może teraz dla mnie? No właśnie, chciałem o tych powiedzieć rękawicach, tylko nie pamiętam, jak one się nazywają. 1000 zł, stary. Jestem bardzo naprawdę niepocieszony tym, co się stało. To może 2%? No spróbujmy z 7 takich rzucić, jest to 426 zł, więc no nie jest to jakoś mega duże, jak na taką ilość skrzynek. No ale trzeba oczywiście trafić tego boja, żeby jakkolwiek tutaj jest na plus, żeby w ogóle myśleć o dalszej części tego filmu, o dalszym kręceniu skrzynką, tak? Okej, okay, no mamy tego boja, bardzo ładnie ten nóż wygląda. Tym bardziej z tą nową grafiką. No mega mi się podoba, no naprawdę. I zobacz, 1000 zł jesteśmy z takiej bitwy na plus. W ogóle coś mi się wydaje, że chyba właśnie te ceny tych skrzynek procentowych trochę w dół spadły, że ten Bowie chyba troszkę więcej był wart, że on po prostu spadł z ceną i skrzynki wtedy też spadły. Tak mi się wydaje bynajmniej. Możesz mnie poprawić w komentarzu, jak się mylę, tak? Zobaczmy. Ostatnia skrzynka będzie lecieć teraz. No 1400 zł. No nie jest to... Nie ma tragedii, tak? Trzeba to sobie powiedzieć. Sprzedajmy oczywiście wszystko. No i mamy 2179. Męciku żadnego nie ma aktualnie, bo się skończył. To może jakiś nowy wleci. Zobaczymy. No nie, się chcę ryzykować na te Tiger Tuffy, bo chciałbym jeszcze pokręcić chwilę. Może Anarchia z 5? No, prawie 1000 zł. Zobaczmy, no może się poszczęści. No jakby z dwójka poleciała, jakby z dwójkę nam się udało wygrać. No to taka kwota sympatyczna, nie? Tak mi się wydaje. Po emeczce, okej, ciut lepsza moja. Field tested, player 2. 4 przed nami. No zobaczmy, jak tutaj będzie cenowo. Jest to strata. Niestety minimalna strata. Ej! Nie wiedziałem, że ten nóż jest w tej szczyni, bo go nigdy nie trafiłem. Ej, no dobra! No i patrz, powiedziałem, że dwa koła byłoby spoko wyjąć. No i mamy to, ej! Nie wiedziałem, że ten good knife w tej skrzyni jest. No autentycznie nigdy go nie trafiłem.
czekaj, no. Aż sobie muszę go zerknąć. Czekaj, co było ze skrzynia? No, anarchia. No faktycznie, 0,0... Ej, tutaj dużo skinów jest ładnych, ja nie wiedziałem. No dobra. Powiem tak, no nie spodziewałem się, że ta skrzynka akurat odda. Ale może... tutaj ta gertufa chciała jakiegoś przygarnąć, więc może by się udało. Tak, poprosiłbym ładnie. Ukaram dzika Tigertufa, M9 w ostateczności, zobaczmy, 6 prób na trafienie oczywiście tego pięknego karambita, wartego, no, 5000, 5300 chyba, dokładnie, albo 5400, coś takiego, bo on jest minimalnie droższy od tej M9, pamiętam, który kosztuje chyba, no, dosłownie 5 koła bez paru groszy chyba, o ile dobrze pamiętam. Zobaczmy, 3 jeszcze próby, no, tutaj niestety nic. Tutaj ładna naklejka, bardzo podoba mi się. Już tutaj zdążyłem do niej przywyknąć bardzo. No ale... już dwa koła na minus. I patrz, mamy prawie że tyle samo. Mamy 1889, wydaliśmy 1839. No dobra, no to trzeba zrobić coś. No właśnie, co? Trzeba coś zaczarować, żeby tutaj wyjść na plus. Na przykład zrobić taką bitwę. No jest, kurczę, niemalże idealnie, no brakuje nam paru groszy, dosłownie 59 groszy, stary, mi brakuje, żeby tą bitwę zrobić. I co teraz? No to jest, kurczę, dobre pytanie. Dobra, wrzućmy noże czy rękawice? Rękawice, wydaje mi się, że to jest ciut lepsza skrzynka. 3 osoby, underdog, zobaczmy, no może underdog teraz coś zaczaruje. Nie wrzucam go zbyt często. Może teraz, akurat jak go rzuciłem, to może tutaj tak zakręci, żebym tą bitwę wygrał. Zobacz, no chyba najgorzej zaczynamy. No, 40 złotych. Przewagi, zobaczmy tutaj. Oj, bardzo źle, oj, bardzo źle. To będzie ciężko, jest naprawdę ciężko to wygrać. Okej, okay. No dobra, to jest wygrana z rzędu taki, który bym się totalnie nie spodziewał. No, niby wyszliśmy na plus, tak? No ale te dropy, no... no mogły być ciut lepsze, no nie będę mówił, że nie. Dlatego zrobimy coś takiego. Co mogę tu dorzucić jeszcze? Coś takiego fajnego. Może dwa razy ametyst? Braknie nam, ale dwa razy royal? Do zrobienia. Jak coś tam i messenger pingą, nie? Dobra, no to ostatnia bitwa. Na dwie osoby. 4 skrzynki. Wrzucamy i lecimy, tak? Zobacz. Skrzynka Luxurious na pierwszy ogień. Okej, okay. 3 stówki, 5 prawie, dobra. Royal razy 2 i ametystik. Jest digielek. No on mówi, on powinien być ciut tutaj większy. Ej, minimalware 180 zł tańszy. Oj, 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 oj. No nic, nie dzieje się dobrze. No i chyba się nie wydarzyło dobrze, co? Chociaż? Nie, no. Ale minimalnie, minimalnie. No co, dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro. Kodziki Roxy oczywiście, bierzesz udział w konkursie i do jutra. Siema.